To jest nasz samochód marki Kinroad. My go popularnie nazywamy buggy, tak jak większość ludzi. Służy do przejażdżek po terenie, ale także jest zarejestrowany i może poruszać się po drogach publicznych. To otrzymaliśmy od firmy APE, Autopower Electronics z Opola. No, my współpracujemy z nimi już od lat. No i dostaliśmy ten pojazd po to, żeby właśnie badać układy hybrydowe, napędowe. Wraz z kolegami startujemy w konkursie Kreatywny Inżynier Szkoła Naukowego Klakson i w ramach tego konkursu zbudowaliśmy dwa sterowniki, które napędzają nasz pojazd hybrydowy. Jest to pojazd, który nam służy do badania tak naprawdę i budowy prototypowego układu napędowego. Docelowo ma być to układ z bezstopniową zmianą przełożeń. W tym pojeździe była zastosowana przekładnia CVT, którą znamy ze skuterów, quadów i tak dalej. Jest to przekładnia, która dużo hałasu robi, a mało jedzie tak naprawdę. A tu chcemy zrobić naprawdę prawdziwą przekładnię bezstopniową, gdzie możemy pełnym kontrolować moc silnika spalinowego i jego prędkość obrotową. Przez to, że stosujemy przekładnię planetarną, która jest sterowana za pomocą maszyny elektrycznej. Sami szukamy często informacji, sami tam myślimy nad różnymi pomysłami, nie zawsze to się okazuje trafne, wtedy trzeba to zmienić. No i takie kombinowanie, jakby to nazwać, po prostu poznajemy, co to znaczy praca inżyniera. Bo tak naprawdę o hybrydach wiedzą wszyscy, ale tak naprawdę nikt nie wie o nich nic, bo wszyscy wiemy, że to zużywa tyle paliwa i tak dalej, ale nikt nie wie, jak to działa, a my chcemy wiedzieć, jak to działa. Chcemy wiedzieć dokładnie, jak ten przepływ mocy, jak tym sterować, jak to zrobić, żeby było ekonomicznie, jak to zrobić, żeby było dynamicznie, coś za coś, jakie są zalety i wady tego układu. To będzie działo w ten sposób, że albo będzie pracował silnik elektryczny, albo będzie silnik spalinowy, lub też obydwa silniki jednocześnie. Ale trzeba to zrobić sprytnie, trzeba bardzo tak pomysłowo do tego podejść i zrobić specjalną przekładnię planetarną, wykorzystać, żeby przenieść napęd na koła samochodu. Niezależnie, czy pracuje silnik elektryczny, czy też pracuje silnik spalinowy. Na elektrycznym moc będzie podobna jak spalinowym, czyli około 10 kW. Na spalinowym jest też 10 kW, na hybrydowym 10 plus 10, czyli 20 kW w szczytowym punkcie. Więc to już jest, to już wystarczające jest do takiego małego pojazdu. Trochę masa wzrosła, bo 100 kg masa wzrosła. To są baterie plus sterowniki. Dlatego to musimy mieć większą pojemność tych akumulatorów, żeby to móc testować. Będziemy z tym schodzić powoli, ale na starcie chcemy mieć tą pojemność większą.